Problemy z wagą zaczęły się gdzieś 10, myślę 12 lat temu. Przy czym nie nagle oczywiście, tylko stopniowo ten proces następował, po kilka kilogramów rocznie. Pracuję niedaleko i przechodząc tędy zobaczyłem taki plakat tutaj na zewnątrz wisi i logo ciekawe takie. No i wstąpiłem. Dla nas najlepszą rekomendacją jest polecenie zadowolonych klientów, ale też sporo klientów trafia do nas po przeczytaniu artykułów w prasie, ponieważ nasi dietetycy udzielają porad eksperckich. Wiele też osób szuka porady, szuka informacji w internecie. W ten sposób trafia na naszą stronę internetową, na której opisujemy nasze efekty naszych kuracji. Przez stronę internetową też mogą bezpośrednio zarezerwować sobie wizytę u naszych specjalistów. Albo czasami osoby trafiają po otrzymaniu po prostu ulotki przed wejściem do salonu. Nie bałem się tego, że ciężka robota to raczej takie współzawodnictwo ze samym sobą. Czy uda się, czy się nie uda. Tak jak mówię, z tylu pieców już jadłem, próbowałem tę wagę stracić, że to nie ma się czego bać. Osoby udając się do dietetyka często odczuwają strach czy też obawę, ponieważ mówią o swoich kompleksach czy problemach. Dlatego ważne jest, żeby dietetyk był taką osobą otwartą, sympatyczną, żeby stwarzał sympatyczną, swobodną atmosferę w czasie wizyty, żeby niwelował jakieś stresujące sytuacje, chociażby podczas konieczności rozebrania się, no ale w końcu jest to element wizyty. No, pierwsza diagnoza była mocna. Pani stwierdziła, że 25 kg mam do zrzucenia, to jest dość sporo i to mnie zaniepokoiło. Nie, żebym się bał, ale taki niepokój, czy dam radę. Ale zapewniono mnie, że nie ma najmniejszego problemu, że powinno się udać. No więc uznałem, że ponieważ mają takich jak ja tutaj, no to wiedzą, co mówią. No i następnego tygodnia już przyszedłem tutaj jako klient. Przyczyn nadwagi można wymienić wiele, ale u pana Grzegorza akurat główną przyczyną było oczywiście niewłaściwy sposób odżywiania, to znaczy spożywanie zbyt kalorycznych posiłków i brak systematyczności w odżywianiu. Najtrudniejsze było przestrzeganie regularności posiłków. Większa ilość tych posiłków w ciągu dnia niż do tej pory, bo do tej pory zjadałem 2-3 posiłki maksymalnie, ale to myślę w przeciągu miesiąca tak się ułożyło, że nie miałem z tym najmniejszego problemu. Nasi klienci pracują w różnych miejscach, wykonują różne zawody. Są to osoby pracujące na budowie, w biurze, są to osoby, które prowadzą swoje firmy, kierowcy, kosmetyczki, przedstawiciele handlowi. Oczywiście osoby, które wykonują pracę stabilną, mają większe możliwości, czy jest im łatwiej schudnąć. Natomiast dla osób bardziej mobilnych też staramy się znaleźć rozwiązanie. Tak psychicznie, trudno w to uwierzyć, ale ufniej patrzę w przyszłość. Lepiej się poczułem i oczywiście zniknęły dolegliwości fizyczne, które zaczynały się u mnie, ale były jednak dotkliwe. Obrzęki, taka męczliwość. No i poziom mojej energii wzrósł niebotycznie, wydaje mi się, w stosunku do tego, co było. Nie wiem, to mogą chyba tylko znajomi stwierdzić, czy pani, ale... Żona. Nie ma jej tutaj, więc trudno powiedzieć, ale myślę, że potwierdziłaby moje spostrzeżenia.